No witam Was w ten nietypowy dzień. To nic się nie stało, że ten odcinek nie wychodzi w sobotę, bo planuję taką nową jakby serię autorską, daily. Więc jeżeli chcecie słuchać o problemach pierwszego świata i przeżywać ze mną takie zwykłe dni w Australii, to zapraszam do oglądania. Postanowiliśmy z Krzysztofem, że on przejmie tę serię rozkminy z dalekiej krainy i właśnie przygotowuje jeden odcinek z tej serii o sytuacji ekonomicznej i te odcinki będą tak przygotowane starannie, więc one będą wchodziły w nasze sobotnie miejsca, w nasze sobotnie miejsca publikacji i też nasze odcinki z podróży i z jakichś tam przygód będą się nadal pojawiały w soboty, a czasami, nie obiecuję, że to będzie często, ale czasami postaram się wrzucać jakieś daily, takie codzienne, nic specjalnego, odcineczki pomiędzy tymi sobotnimi emisjami. I właśnie mam 45 minut, żeby obrócić do sklepu i z powrotem, bo z tego powodu, że Krzysztof chce nagrywać, chciałabym przygotować mu jakieś takie fajne tło do tego nagrywania, bo jego odcinki będą takie statyczne i gadane, więc na razie na tym etapie nie mam zbyt wielu tutaj rzeczy do wystroju tego tła. Krzysztof zażyczył sobie, żeby były ramki ze zdjęciami, więc to jest jedno z moich zdjęć. Zapraszam na Instagrama, jak chcecie więcej. Mamy jakieś dziwne tutaj roślinki. Fajne w Australii jest to, że te rośliny, które wyglądają jak plastikowe, to tak naprawdę są prawdziwe i w Polsce to chyba takie można dostać w Ikei tylko w formie gumowej, a tutaj akurat ta jedna, co Wam teraz pokazałam, to jest roślina ode mnie z pracy, bo ja podlewam kwiaty w pracy zawsze w niedzielę, więc jak czasami podlewam takie wysokie doniczki, albo w ciągu dnia coś się czasami odłamie i spadnie na ziemię i wtedy ja sobie na przykład taką roślinkę zabieram do domu i mam za darmo takie piękne tutaj wystrój. To, ten kosmita, to tak trochę nielegalnie został zdobyty. W sensie podniosłam go, leżał przy strumyku, jak byliśmy ostatnio na naszej wycieczce i zobaczę, co z tego wyrośnie. No ale to potrzebuje tutaj więcej rzeczy, żeby było ładne, fajne tło. Więc jadę teraz do sklepu i coś tam dokupię. Ale pomyślicie sobie pewnie, ale jak to pojedziesz do sklepu? Pewnie jeszcze Krzysztof nie wrócił z pracy. A i tu Was zaskoczę, bo trzymaliśmy coś w tajemnicy przed Wami, niespecjalnie, ale tak wyszło, że kupiliśmy nowy sprzęt jeżdżący, taki. Nie był, to znaczy był trochę drogi, ale mam nadzieję, że będzie mi się tak często przydawał, że w końcu mi się to będzie opłacać. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kask był w cenie. Ale nawet jakby nie był, no to trzeba kupić, nie? Bo wiadomo, to jest obowiązkowe tutaj. Nie chcemy dostać mandatu. Dobra, bo w sumie to się trochę spieszę na uczelnię. To nie pokażę Wam na razie, co kupiłam, pokażę Wam potem w domu. Mogę Wam jedną rzecz pokazać. Takie ładne. Staram się ograniczać kupowanie, bo nie lubię zbieractwa i takiego, no wiecie, że macie w domu pełno takich pierdół, co tak naprawdę nikt nie wie po co to komu. Ale ostatnio tak się, jak już zaczęłam źle czuć, że nie mam nic ładnego wokół mnie i to sprawia, że mam taką depresję, kurde. Tak mi smutno, że nie mam ładnych rzeczy, że stwierdziłam, że muszę się troszeczkę jakby rozluźnić w tej kwestii nie kupowania kompletnie niczego i dałam sobie taki upust, taki luz, że czasami już, no niech już będzie, już kupię coś takiego, co nie jest niezbędne do przeżycia. I właśnie dzisiaj jest jeden z takich dni, że postanowiłam właśnie wybrać się na zakupy takich rzeczy, które nie są niezbędne do przeżycia, ale nadal się ograniczam. Normalnie nigdy tu nie siedzę, ale w sumie czemu nie? Jestem teraz koło dworca, praktycznie dopiero co wyszłam z dworca. Z moją zdobyczą za 2 dolary. Normalnie shake duży kosztuje 6 dolarów. Nawet nie wiedziałam. Ja tylko zawsze w promce wyczajam rzeczy. Mam jeszcze chyba 15 minut do zajęć.
To może teraz, jak mam chwilę, to wam wyjaśnię tą motywację za tym właściwie odcinkiem takim dziwnym w środku tygodnia. Motywacja jest taka, że no wiadomo, w komentarzach mamy jednego stałego widza, chyba jedynego tak zaangażowanego, o niku Andre, i on powiedział, że w sumie chyba ludziom, widzom na YouTubie podoba się to, jak twórcy wrzucają takie zwykłe przebitki ze swojego życia. Według mnie to moje życie nie jest takie interesujące, żeby to mogło kogoś ciekawić, ale co ja tam wiem o życiu, więc nie będę nikogo osądzać, ale nie uważam tego za tak ważną treść, żeby to zastępowało nasze sobotnie odcinki. Dlatego też to będzie tylko tak od czasu do czasu w ciągu tygodnia. Nie obiecuję, że to będzie żadna regularna seria. Nie wiem nawet, czy to się spodoba i czy mi to się spodoba i czy wam to się spodoba. Tutaj mamy ciekawy element, który na stałe wpisał się w miasto. Jest to helmet, czyli kask od takich hulajnóg elektrycznych, bo chyba w Warszawie, w Poznaniu, nie wiem w jakich jeszcze miastach, też można już wypożyczyć te lajmy, to się tak chyba nazywa, te skutery elektryczne, takie hulajnogi na prąd. I nie wiem jak jest u nas, ale tutaj jak się jeździ na rowerze albo też na hulajnodze elektrycznej, to trzeba mieć kask, bez kasku się dostanie mandat. Więc zarówno rowery miejskie, jak i te hulajnogi zawsze są wyposażone w te kaski. No i w rowerach to kaski są w koszykach z przodu, a na hulajnogach to tylko ten kask tak wisi jakby na tej rączce od tej hulajnogi. Więc no to nie jest tak, że ci ludzie to tak elegancko zostawiają tam, gdzie powinni, czyli na poręczy, na rączce tej hulajnogi, tylko po prostu walają się te kaski po mieście. I często są hulajnogi, przy których nie ma żadnego kasku, więc tak naprawdę jak chcecie jej użyć, to będzie nielegalne. Chyba że macie swój kask na przykład w plecaku. Taka śmieszna rzecz. W sumie to nie chciałam nagrywać na uczelni, ale stwierdziłam, że skoro ziomek jeszcze nie przyszedł, postanowił się spóźnić, to wam chociaż salę pokażę. O, nieważne, przyszedł. Hi! Wróciłam do domu. Tutaj Krzysia widzę pierwszy raz w życiu. Krzysiu sobie wpisał wykres w grafikę Google i sobie ogląda wykresy. Ten fajny, nie? Który ci się podoba najbardziej? Ten, który sobie ustawił na pulpit. Dobra, ustaw sobie na nową tapetę, a ja zgodnie z obietnicą na zakończenie dnia, bo zaraz jeszcze mam pracę, to znaczy muszę zrobić konsultację przez jedną godzinę na wideo, ale zgodnie z obietnicą pokażę, co kupiłam, i kupiłam takie oto coś. Takie fajne. Tutaj jakaś nagroda zasłania. Tu jakiegoś zwycięzca. Jakiś winner? Co to za winner tutaj? Znalazłem na świetniku. Krzysiu znalazł jakąś nagrodę z jakiegoś ważnego turnieju pokerowego i mi teraz zasłania tu ładne rzeczy. Taką kupiłam ładną rzecz. Widać. Możesz zapalić. I też kupiłam takie coś. Takie światełka. Do butelki. Ale butelkę mam z innego źródła. Ale tylko kupiłam taki korek ze światełkami. No i jutro będę robić setup do naszego studia nagraniowego. No i to było na tyle w tym dziwnym odcinku. Do zobaczenia może następnym razem. A może nie. Dzięki za oglądanie.
Ja też pozdrawiam.